No dobra, chwila prawdy. Po wakacjach zobaczymy, co tu się stało. Ile mamy? Jakieś 1,5 kilo więcej niż przed wyjazdem. Ile mnie nie było? 6? 7 dni? Coś w ten deseń. Lepsze niż dzwonek. Nie wiem, co gorsze po tym na tym urlopie, czy brak treningu rowerowego, czy to obżarstwo. Kurczę, tam sobie wziąłem opcję taką z obiadu, kolacją i śniadaniem i był otwarty taki szwedzki stój, powiem wam. Wiecie jak jest, nie? Ciało, myślisz, że będziesz dalej robił trening, więc wcinasz takie potężne ilości żarcia, że to jest głowa mała. Głowa mała, normalnie. Jadłem, jakbym się szykował na jakieś ultra. Może jakby człowiek sobie kupił tak bez jedzenia i musiał gdzieś chodzić i kupować za te chore ceny, co nam się pojawiały w niektórych lokalach, to by się opamiętał trochę. Dla przykładu, gofr 32 zł w jednym miejscu. Chore. A 10 metrów dalej? 25. Także ceny są zaporowe. Bo o ile sobie, jak jesteś sam i sobie sam kupisz tego gofra, to jeszcze jakoś przeżyjesz, ale jak masz całą rodzinkę, powiedzmy 2 plus 2, no to rzeźnia, tak? Nawet powiedzmy te gofry, 25 zł, no to już masz stówkę. Stówkę na same gofery. Masakra. Biegał ktoś z was kiedyś po plaży? No bo ja teraz biegałem praktycznie cały tydzień w ramach takiego treningu regeneracyjnego. W sumie celowo nie wziąłem roweru ze sobą, żeby po prostu sobie trochę tu potruchtać, trochę się mniej przejmować tym, że muszę gdzieś tam zostawić moją taczkę w hotelu. Tak, to jakoś trzeba byłoby jeszcze narzędzia brać, po prostu powiedziałem, nie biorę tego, będziemy biegać. No i biegałem po plaży i powiem wam, że z tym bieganiem po plaży to jest trochę hardkorowo, no bo raz, że te fale trochę tak przeszkadzają, że co chwilę trzeba padać, czy po prostu cię fala nie dopadnie, a z drugiej strony zapadasz się trochę w tym piachu, także bieganie jest dosyć ciężkie. Już pominę to, że jak biegniesz cały czas w jedną stronę, to teren jest tak trochę pochylony, nie? Czyli jedną nogą trochę bardziej na lewo, jakby wpadasz głębiej, a drugą trochę krócej, tak? I taka jest, może się objawić jakiejś takiej kontuzji biodra od tego moim zdaniem, ale powiem wam, że zabawa była przednia, cały tydzień tutaj w miarę sobie pobiegałem i no ekstra, raz tą, raz tamtą, także na koniec po prostu ten ból stóp, ale generalnie polecam odpocząć nie tylko rowery, nie tylko treningi, nie tylko zawody. Zmieńcie czasami dyscyplinę, może w golfa pograć trochę. No są różne tematy, każdy sobie znajdzie coś dla siebie, nie? Tu widziałem, że z kijami chodzą też, grają w tenisa niektórzy, także każdy znajdzie coś dla siebie, tak? A nuż ci się to po prostu spodoba i po prostu zmienisz sobie dyscyplinę, nie? Kurde, może to jest to. Można wypocząć nad czymś takim, tak? Łódeczką tam, można się bujnąć, na plażyczkę. Oczywiście u nas to jest parawaning, nie wiem o co chodzi. Jak gdzieś tam jeżdżę za granicę, nigdzie nie ma tych parawanów, a u nas to po prostu plaga. Plaga parawaniarzy. Jakby ten wiatr. Czyli nie ma wiatru, po co oni te parawany rozstawiają? To w ogóle nawet nie wieje. Zobaczcie, nawet nie ma fal. Widzicie jakąś falę? No nie ma. A parawany? Moje buty do biegania to po prostu już zajechane na maksa. Kiedyś kupowałem, fajne były, bo były dosyć lekkie, ale patrz ta, co tu się stało z tymi butami. Normalnie krawędź jest zjechana. Jak już coś takiego macie na bucie, to on już dawno, dawno jest do wywalenia, bo on powoduje po prostu, że wasza stopa już nie trakuje równo i będziecie biegać tak trochę krzywo, nie? I będziecie o tako będziecie mieli mniej więcej do podłoża. No i wtedy po prostu zaczynają się bóle stóp, tak jak ja mam tutaj teraz. Po prostu trochę pobiegałem, ile zrobiłem? 40 km. I kurde, stopy mnie tak bolą, jakby ktoś mnie normalnie młotkami bił po przejściu do Częstochowy normalnie na pielgrzymkę. Normalnie tak naparzają, że to jest do wywalenia. No już ta pianka się ubija. Niby buty wyglądają ok, no nie wygląda na jakiś super zużyty. Prawy to jeszcze jako, ale lewy, patrzcie tutaj. Zjechany normalnie do zera.
I to nie czubki, teoretycznie byś ktoś powiedział, walisz spięty. Kurde, jakbyście biegali po 15-20 km, też byście walili spięty. Kurwa, tył żyleta, jak nie wiem, kurde. Kurde, ledwo z tego wyszedłem. Widzicie? Człowiek musi trochę nad techniką pracować. Nie tylko jeżdżenie w chacie. O, lepiej hamujesz, powoli. No, chyba musiał się dogrzać. Możliwe, że to te okładziny takie są z dupy. No, już mogę zrobić. No, jednym kolem. Może po tym pierwszym odtłuszczaniu po prostu nie wszystko się starło jeszcze i musi się tarcza dogrzać, żeby to, kurde, po prostu wszystko, kurde, odparowało dobrze. No dobra, dojechaliśmy do miejscówki, w której będziemy tutaj wykonywać już właściwy trening, a mianowicie sprawdzimy dzisiaj, czy forma po prostu nie spadła, tak? Ile mi tam nie było? 6-7 dni, tylko raz na rowerze było jeżdżone nad morzem, także zobaczymy. Jak ktoś kojarzy miejscówę, to miejscówka to jest tutaj Miodowa Polana w Szczecinie. Tutaj się na Arkonkę jedzie, w Tońmańkę. Taka, wiecie, tam kąpielisko itp. A tutaj zaczynają się właściwe podjazdy. I tu jest jakieś takie 100 metrów do góry minimum przewyższenia i po prostu góra, dół. Zjeżdżasz, podjeżdżasz, zjeżdżasz, podjeżdżasz, aż się zajedziesz na maksa. Generalnie odcinki pi razy drzwi 4 minuty to chyba maks. Tutaj rowerem podjechać to na pełnej. Także zobaczymy. Ledwo żyje. Po co człowiek to robi? Kurde, te bidony Elite. Super, takie fajne. Miękkie te bidony. Mam też kolor tutaj niebieski. Tak, żeby pasowało tutaj moje kolorystyki, które sobie wybrałem, ale powiem wam, że dobrze, że on jest taki miękki, bo kupiłem sobie te koszyki z Kaniona i powiem wam, że one w ogóle się nie uginają. Ciężko tu jest włożyć bidon, ale jak już włożysz, to trzyma fest. A jak masz taki, mięciutki, to on na luzie tutaj sobie wchodzi, łatwo się go wyjmuje, także polecajko, polecajko, super sprawa. No i ma normalny ustnik, taki miękki, nie twardy. Wiecie, jak na przykład w tych bidonach Taxa jest taki twardy, to tu jest taki gumowy, elegancki. No dobra, nie jest z formą tak źle, jak myślałem. Generalnie zajęło mi tyle dni, ile byłem na urlopie, to tyle zajęło mi dojście z powrotem do tego momentu, w którym byłem wcześniej, tak? Czyli jak ja byłem teraz jakieś takie 6 dni na tym wypadzie i było praktycznie zero roweru, takiego zero takiego wysiłku intensywnego, to dokładnie te 5-6 dni to trzeba wyłożyć, żeby z powrotem być w tym samym miejscu. Także dużo, dużo. Jak ktoś jest na przykład 15 dni na urlopie, no to kurczę, 15 dni będzie wracał, o ile wróci. W moim przypadku tak to wyglądało, także nie ma jakiejś dużej różnicy. Na 5-6 dni można wypad zrobić, odpocząć, wrócić zregenerowany, z nowymi siłami. Także lecę dalej.
I co? Jeden z góry. I tak, aż już nie będziemy mieli siły. Czyli jakieś pi razy drzwi. 6, 7. No, tu widać, że nasi byli, zostawili jakieś koneserzy, widzę, że Pigwowa, Soplica, no to kurczę, to jest jakiś konkretny tutaj trunek, tak? Ile to jest? To jest 0,5? 28% to ma, co to jest za shit? 28%. Czemu to nie ma 40%? Nie, no to jakieś amatorzy, to ja jadę stąd, bo jeszcze ktoś mi zrobi z tym zdjęcie, lecę.